Szczere pole. Pole szczerości. To przestrzeń. W której porzucając to, co myślisz o prawdzie, możesz znaleźć się coraz bliżej prawdy. Zwykła szczerość. Szczerość wobec samego siebie. Poprzez pewne, stabilne i niezmienne spojrzenie. Na to, czym jesteś. Twoje wiem, zarówno jak twoje nie wiem, koncepcją, jest tym samym poziomem, zagubienia w myśleniu o sobie, które jest otaczaniem i chybieniem celu w przeżywaniu tego, czym jesteś. Jest to zawsze lekki dystans, który jest pierwszą przyczyną każdego dystansu i tworzenia drugiego, więc twojego dążenia, jak i uciekania. Pragnienia jednego i odpychania drugiego. Przy czym dążenie do wiedzy jest tym samym, co odpychanie niewiedzy. Stwierdzenie, że coś wiem, jest takim samym stwierdzeniem jak to, że czegoś tego nie wiem. Nie chodzi o odpowiedź. Nie chodzi o znalezienie nirwany, opuszczeniu i oddaleniu samsary, czyli koła życia, przyczyny, skutku naszych cierpień. Dopóki ta nirwana, ta błogość, szczęśliwość, spełnienie, jakkolwiek je upatrujemy, dopóki ono jest oddzielone od tego, co jest, dopóty nie jest tym, czym jest w prawdzie. Bo słowo zawsze będzie zwodnicze, zawsze będzie wskazywało na coś, co zdaje się ma przeciwieństwo. Głęboki spokój, jaki możesz, jaki doświadczasz w czasie głębokiego snu, wynika z prostego faktu, że w głębokim śnie zanika poczucie obserwatora, tego, który doświadcza. Nie ma tej persony. Wynika to z faktu, że nie ma obiektu, który mógłby być obserwowany. Co już dzieje się pośrednio w śnie, jako o śnieniu, co jest płytszym snem. Głęboki sen jest głębokim odpoczynkiem.
nie ma niczego. Nie ma świadka tego, bo nie ma czego być świadomym. Na co dzień, w pozornym, świadomym stanie, jest poczucie świadka, które z tym samym, co obiekt doświadczany przez tego świadka. Także świat zmysłów, świat rzeczy pojawia się z powodu świadka tych rzeczy. Jednak jedno nie jest przyczyną drugiego, ani drugie pierwszego. Nawet nie jest tak, że świat rzeczy pojawia się ze świadka, albo świadek pojawia się z powodu rzeczy. Jest to jednoczesne. Tak samo jak jednocześnie się zapada ta struktura dwojaka w czasie głębokiego snu. I tak jak jest możliwość bycia świadomym, głębokiego snu, jednak nie w sposób, jaki teraz jesteś świadomy rzeczy. Bo ta świadomość głębokiego snu nie jest oparta o tożsamość, jaką teraz dysponujesz. O ile jest ta właśnie możliwość, spojrzenia na to, bez historii, bez poczucia osoby, która do tego dotarła. Tak też jest to tym samym, co przeżywanie głębokiego spokoju w świecie zjawisk, gdy persona, osoba z historią zdaje się przeżywać coś. Ten spokój nie jest doświadczany przez personę, bo ona nie istnieje w głębokim śnie. Rozpoznanie, że nie jesteś władającym, nie jesteś kontrolującym, zwyczajnie badając, co tak naprawdę jest tym, co ja osobiście czynię. Gdzie tkwi ten pozór mojego autorstwa? Chodzę, ubieram się, jem, oddycham. Przyglądając się temu w szczerym polu, będąc ze sobą bardzo szczerym i pytając się po trzykroć, po siedmiokroć, czy to jest na pewno prawda, że ja to robię. Przyglądając się temu, bardzo łatwo możemy doświadczyć tego prostego rozpoznania, że tak jak oddech sam się wydarza, tak wydarza się samo całe życie nasze. I to rozpoznanie rodzi ten delikatny dystans. Delikatny dystans świadka wobec persony, tożsamości. I ten świadek, który już nie jest personą, ten właśnie świadek jest nietknięty przez przyjemność i nagrody, jak również przez cierpienie, ból i nagany. Ten
świadek niczego nie czyni. Tak zostało powiedziane o mistrzach Zen, o Bodhidharmie, o Buddzie, że w całym swym nauczaniu nie wyrzekł nawet słowa. I wtedy sięgamy warstwy nas samych, warstwy rzeczywistości, której jesteśmy częścią. Warstwy, która nie jest dotykana przez to życie, a więc nie jest dotykana przez przemijanie i zmienność. I mamy ten posmak głębokiego snu w jasnej przejrzystości umysłu. Jednak czego jestem pewien, to to, że świadek, który dostrzega personę i nią nie jest, ten świadek również jest tylko szczeblem na tej drabinie. I tak jak puszczając doświadczenia tego świata w przyglądaniu się pozorom mojego autorstwa, działania, tak samo puszcza i odpada to uczucie świadka. I nie jest to ucieczką z świata zmysłów. Bo ani nie odchodzimy od zmysłów, bo wchodzimy w nie głębiej. Schodzimy wręcz do korzeni, do źródła. Ani to nie jest ucieczką samą w sobie, bo to właśnie chwytanie się tych pozorów ulotnych, przyjemności, bólu, doświadczeń ciała jest właśnie ucieczką przed zgłębianiem prawdy. Poziomy wydarzają się w wielu aspektach. Przykładowo jest teraz boom w osiąganiu tego, co naturalne. Jest to krok globalny przybliżeniu świadomości ludzkiej do prawdy. I po drodze jest to podstawowy krok, to jest poczucie ciała. Zejście z głowy do serca, do odczuwania. Serce się otwiera na inne istoty, na doświadczanie ich przyjemności i bólu. Razem z czym też idzie właśnie wegetarianizm. Jednak to nie jest koniec. To jest tylko jeden szczebel w prostym rozpoznaniu, że również nie jesteś ciałem i
to, że na przykład jesz mięso, sprawia, że żyje krowa. Spróbuj się temu przyjrzeć bez burzy w emocjach. Krowa jest tak jakby efektem hodowlanym. W dziczy owszem, mamy bizony i przodków krów. Jednak wiele istnień powstaje, przeżywa swoje karmiczne długi poprzez bycie krową w rzeźni. Pomyśl w ten sposób, że być może zapłata za czynienie bólu to urodzenie się jako krowa w rzeźni. Nie jest to ani dobre, ani złe. I jest to tylko moja opinia. Bo z czasem już nie jest ważne, co jesz, a potem już nie jest ważne, czy jesz. Ale dopóki jest jakaś karmiczna korzyść dla innych z twojego doświadczenia, dopóty będą inni, którzy ci powiedzą, że powinieneś coś zjeść. Tak. Twoje zaufanie wzrasta, to rozpoznajesz jeden głos życia wszystkim. Święta księga nie wydaje się różna od słów starszego pana w kiepskiej kondycji pod sklepem przy piwku. I to nie jest bluźnierstwem, ani też nie jest wyświęcaniem tego pana. Bo rzeczywistość nie jest ani duchowa, ani materialna. To są koncepcje, tak jak wiedza i niewiedza. Jest tym samym potencjałem o czymś, co nieuchwytne. I co jeszcze istotne, bo łatwo jest poczuć, to jest naprawdę proste, jest poczuć, że nie jestem autorem mojego życia, które się wydarza. To zrzuca z ciebie ogromny balans odpowiedzialności, bo nie jesteś odpowiedzialny. Jednocześnie jest to ogromna odpowiedzialność za stan umysłu, z którego nie wydarza się nic, co pozornie można by nazwać szkodliwym dla innych. To nie jest tak, że pozbywając się tej odpowiedzialności w tym stanie, zaczynasz rabować banki. To tylko kolejna historia persony, która opiera się o rozpoznaniu swojej iluzji na swój temat. I to, o ile to jest łatwe właśnie, to poczuć, że ja nie jestem autorem, o tyle trudniej jest zobaczyć innych, że oni nie są autorami i są taką karmicznie nakręcaną zabawką. I to pozwala na poczucie się nie tylko poczucia winy z mojego bytowania, ale również poczucia gniewu wobec innych. I to rodzi ogrom współczucia, współodczuwania w rozpoznaniu niewinności. Niewinności. W szczerym polu pozostań i przyglądaj się uważnie.
Każda mała część odzwierciedla całość. Możesz zwiedzić świat nie wychodząc z domu i nie chodzi tu o internet. Internet to jest tylko właśnie taka uzewnętrzniona symbolika tego, co jesteś w stanie osiągnąć. Tak samo telefony jako komunikacja i wszelki środek transportu. I cały ten ogrom potencjalnych możliwości, które przejawiają się jako skutek uboczny rozwoju, czy też destrukcji w odkrywaniu tego, czym jesteś, rzucając całą iluzję. To wszystko wydarza się raz, że samo z siebie, dwa, że daje ci pozór, jakbyś robił to drobnym aktem odczyniania. Jest takie załamanie działania poprzez nieczynienie. Jest to akcja, którą podejmujesz, a która jest zaprzeczeniem akcji. Jest to zaniechanie. To decyzja, by nie decydować. Na zdrowie.